O pechu w piątek 13 z pewnością nie mogą mówić laureaci Włóczni Jadźwingów za 2020 rok. 7 statuetek trafiło do rąk osób i podmiotów, które wniosły szczególne wartości do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego naszego miasta. Tradycyjna gala organizowana przez prezydenta miasta Suwałk zgromadziła ogromną publiczność, choć z powodu ograniczeń pandemicznych sala imienia Andrzeja Wajdy nie była pełna. Statuetki otrzymali Michał Wiszniewski za 17 lat pracy na rzecz rozwoju siatkówki w regionie oraz w Suwałkach, a także za realizację wizji profesjonalnego klubu siatkarskiego Ślepsk Malow Suwałki. Od 2009 roku macierzystym miastem klubu są Suwałki. Dla mnie jako dla augustowianina wtedy to było jakby trudno zrozumieć, że my będziemy się wynosić ze swojego miasta, tam gdzie jest mój dom, moja rodzina, moja firma. Natomiast od momentu pierwszej rozmowy z już nieżyjącym świętej pamięci panem prezydentem Gajewskim ja nie żałowałem tego. To był inny świat, inni ludzie, inne podejście. Ja czułem, że to jest to miejsce, gdzie mój klub, nasz klub może się rozwijać. Tu są ludzie, tu są pieniążki, tu jest potencjał. I dzięki temu jesteśmy dzisiaj w Poslidze, gdzie kiedyś nie marzyliśmy nawet o takim poziomie. Ja powiem szczerze, że jako augustowianin trochę z zazdrością, taką fajną, pozytywną zazdrością patrzę na Suwałki, bo spędziłem tutaj swoje parę lat dzieciństwa w wieku 12, 13, 14 lat. Wtedy Suwałki nie były tym, co teraz prezentują. Nie były tak ładne, nie były tak zadbane, nie były takim fajnym miejscem do życia. Zazdroszczę. Kolejna laureatka nagrody to Alicja Roszkowska. Włócznię Jadźwingów otrzymała za realizację działań kulturalnych w mieście oraz wspieranie młodych talentów. Do grona laureatów trafiła również za wieloletnie wspieranie i rozwój suwalskiej oraz lokalnej przedsiębiorczości oraz gospodarki Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, w imieniu której statuetkę odebrał jej prezes Andrzej Wasilewski. Kolejna włócznia trafiła do rąk Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowanego przez Stowarzyszenie Aktywni Tak Samo. W imieniu organizacji nagrodę odebrał Bogdan Sadowski w towarzystwie dyrektorki Domu Samopomocy oraz jednego z wielu uczestników zajęć prowadzonych w ośrodku, Łukasza Sadowskiego. Prezydent Suwałk docenił zaangażowanie również Ireneusza Butkiewicza, właściciela firmy Rembut. Nagroda trafiła do przedsiębiorstwa dzięki wieloletniemu zaangażowaniu przedsiębiorstwa w rozwój miasta oraz realizację wielu suwalskich inwestycji. Zbigniew Ślaski, właściciel firmy Elektromil, to kolejny laureat Włóczni 2020. Przedsiębiorca wyróżniający się działalnością społeczną i charytatywną, chętnie wspierający liczne miejskie wydarzenia. Włócznię Jadźwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwałk w kategorii produkt, odebrała Sylwia Ciszewska, reprezentująca firmę Cal Suwałki. Przedsiębiorstwo jest wiodącym producentem cenionych w regionie i kraju drewnianych drzwi. Gala tym razem była również okazją, by uhonorować odchodzącą wkrótce na emeryturę dyrektorkę Suwalskiego Ośrodka Kultury. Alicja Andrulewicz sprawiła, że oferta ośrodka stała się bardzo różnorodna i na naprawdę dobrym poziomie. Jej działalność została doceniona przez prezydenta Rzeczpospolitej, który uhonorował ją Złotym Krzyżem Zasługi. W imieniu Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Przez wiele lat współpracowałam z osobami, artystami, instytucjami, przedsiębiorstwami, samorządami różnych szczebli, realizując zadania w zakresie kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji naszego pięknego miasta i regionu. Wiele tych osób jest dzisiaj obecnych na tej sali. Jestem zaszczycona, że mogę wszystkim Państwu podziękować, a szczególnie władzom miasta Suwałki na czele z panem prezydentem Czesławem Rynkiewiczem i panem przewodniczącym Rady Miejskiej. Ogromnie dziękuję moim kolegom i twórcom z Suwalskiego Ośrodka Kultury. To dla mnie był wspaniały czas. Wspaniały czas doświadczeń i pięknej pracy zawodowej. To wyjątkowe wydarzenie
jest również bardzo ważne dla mojej rodziny. Dzisiaj wszystkim Państwu z głębi serca dziękuję. Piątkową galę uświetnił znakomity koncert. Przy akompaniamencie formacji Tango Attack wieczór umilali Olga Bończyk, nasz dom, nasz ląd, Alicja Węgorzewska. I nie widzimy, i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. Maciej Miecznikowski. Piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, kiedy przy sobie co dzień masz. Oraz wirtuos skrzypiec Bogdan Kierejsza. Od sobotniego przedpołudnia Suwałki rozbrzmiewały gwarem zabawy i muzyki. Dni miasta zorganizowane z rozmachem po pandemicznej przerwie zachęciły mieszkańców i turystów do wspólnego uczestniczenia w licznych wydarzeniach. W dwóch miejscach, na bulwarach oraz w centrum miasta, tętniło życie, jakie pamiętamy sprzed doskwierających nam lockdownów. Liczne atrakcje zgromadziły mnóstwo osób. Tradycyjny jarmark odbywający się w Parku Konstytucji 3 maja kusił barwnymi zabawkami, różnorodną biżuterią, strojami, rękodziełem. Nie mogło zabraknąć również regionalnego jedzenia. Na straganach znaleźć można było bez trudu złociste miody, przeróżne wypieki, wyroby wędliniarskie, tradycyjne obwarzanki, różne rodzaje chleba, odpustowe lizaki. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na bulwarach natomiast królowały atrakcje zupełnie innego rodzaju. Ogromną popularnością cieszyły się strefy zorganizowane przez służby mundurowe. Dzieciaki, małe i duże, mogły obejrzeć wozy bojowe, spróbować strzelectwa, walki wręcz, bliżej poznać zawody związane z poszczególnymi formacjami mundurowymi, a przy okazji doświadczyć aktywności ruchowej, która dała wszystkim naprawdę pokaźną dawkę radości, adrenaliny i wiedzy. Wieczory minionego weekendu to koncerty gwiazd. Hitem był koncert Kleo, który zapełnił po brzegi Park Konstytucji. Wybrzmiały największe przeboje wokalistki, a publika dzielnie wspierała ją oklaskami i śpiewem. Największym aplauzem i gromkim 100 lat powitano na scenie Majkę Andrejczyk, wicemistrzynię olimpijską z Tokio. Gorące i wymierne finansowo przyjęcie srebrnej medalistki przygotowały również władze miasta. Maria Andrejczyk odebrała od prezydenta miasta czek na 252 tysiące złotych. Środki będą wypłacane pierwszej suwalskiej mistrzyni olimpijskiej przez najbliższe 3 lata w postaci stypendium. Podczas krótkiego spotkania z mediami Majka Andrejczyk wyznała, że jej ogromny sukces nie sprawi zmiany barw klubowych, że nie opuści miasta i rodzinnego regionu.
To jest niesamowite, ja cały czas się trzęsę. To jest tak cudowne, jak tylu ludzi po prostu jest i kibicuje, po prostu krzyczy. To jest chyba, to są najpiękniejsze emocje, dla których ja chcę właśnie trenować i startować. Do tak ciepłych przyjęć tutaj w rodzinnej miejscowości. Jestem bardzo wdzięczna, że jest tylu wspaniałych ludzi. Najbliższy czas nie będzie dla Majki okresem wypoczynku po olimpijskich trudach. W planach ma jeszcze udział w trzech ważnych imprezach sportowych. Szwajcaria 21 Berno, później najważniejszy start zaraz po Igrzyskach Olimpijskich, czyli 5 września Memoriał Kamieńsko-Limowskiej w Chorzowie i taka wisienka na torcie, czyli finał Diamentowej Ligi w Zurychu 4 dni po Memoriale Kamieli. To najbliższe plany, ale są też te nieco bardziej dalekosiężne. Już za 3 lata kolejne Igrzyska, tym razem w Paryżu. Na nie Majka również ma plan. Również obiecałam, że w Paryżu zrobię wszystko, by wrócić z jeszcze piękniejszym medalem. Oczywiście ja jestem świadoma tego, że wszystko jest zależne tylko i wyłącznie od mojego zdrowia, bo to zdrowie jest tym głównym czynnikiem, ale będę walczyć. Walczyłam od zawsze i na pewno ta walka z mojej strony nie będzie słabsza w latach przyszłych. Trzymamy więc kciuki za zdrowie, za wolę walki i za kolejne sukcesy.